roku no, festiwal różni się od poprzednich edycji tym, że no, występują sami polscy wykonawcy, jak również dlatego, że postanowiliśmy zaprosić również muzyków naszych miejscowych, oczywiście reprezentujących wysoki poziom artystyczny. Nie mogło być inaczej. A gwiazdą festiwalu była Ewa Uryga, jedna z najlepszych polskich wokalistek bluesowo-soulowo-jazzowych, która ma na swoim koncie 7 nagranych płyt, w tym 2 w Nowym Jorku, bardzo, bardzo cenione, laureatka wielu festiwali prestiżowych, wokalistka o znakomitym głosie, o niesamowitej ekspresji. Do Ewy Urygi dołączył jeszcze znakomity saksofonista gdański Adam Wendt, no, muzyk o europejskiej klasie. Ci artyści wystąpili w towarzystwie Bielskiego Jazz Trio, w którym właśnie mam przyjemność grać od samego początku. Są miasta, w których już po raz kolejny jestem, no i wartałoby się może starać o obywatelstwo, tak, miasta. Bardzo mi miło tutaj gościć po raz kolejny. Bardzo podziwiam organizatora Jarka za to, że wobec czasów, jakie są, czyli kontrastów przeróżnych, jednak trzyma przy tym festiwalu, że on się kontynuuje, dużo wspaniałych artystów, no i mam nadzieję, że publiczność też to wszystko docenia. Następną gwiazdą był zespół Boogie Boys, nazywany najlepszym produktem eksportowym polskiego bluesa, zespół mający na swoim koncie 3 znakomite płyty, występy na wszystkich kontynentach i no, furora, jaką zrobili w Stanach Zjednoczonych ostatnio. Naszym takim miejscowym akcentem był występ znanego wokalisty Janusza Maleńczuka, laureata m.in. festiwalu piosenki w Sopocie, który poświęcił swój koncert niedawno zmarłemu wybitnemu gitarzyście i wokaliście Garemu Murowi, a wystąpił z zespołem Silk, jest to kooperacja muzyków bialskich z siedleckimi.